Sezon na śliwki uważam za otwarty. Dziś pokażę Wam tartę ze śliwkami. Bierzmy się do pracy. Moją tartę śliwkową zacznę od przygotowania kruchego spodu. Do kruchego spodu będę potrzebował 70 g masła w proszku z magicznych wypieków, 50 g cukru pudru, 140 g mąki pszennej typ 450, jedno jajko oraz 3 g proszku do pieczenia. Wszystkie składniki wsypię do miski. Mąka, masło w proszku ze sklepu z magicznych wypieków, cukier puder, proszek do pieczenia. Wymieszam, dodam jedno jajko i wygniotę na jednolitą masę. Tak przygotowane ciasto delikatnie rozwałkuję i przełożę na odpowiednią foremkę do tarty. Ciasto przełożę i dopasuję już ręcznie. Tak przygotowany spód do tarty włożę do pieca nagrzanego na 180 stopni i będę piekł przez około 10 minut. Moja tarta jest gotowa równo po 10 minutach. Teraz na jej wierzch przygotuję budyń, który wyłożę. Do zrobienia budyniu użyję 40 g cukru, budyń, 400 ml mleka, około 60 deko śliwek, jedno jajko. Cukier wymieszam z budyniem oraz dodam trochę mleka. Wszystko wymieszam na jednolitą masę. Pozostałą część mleka przeleję do garka i zagotuję. Teraz wyłączę gaz i wrzucę jedno jajko i wymieszam. Tak przygotowany budyń rozprowadzę po moim kruchym spodzie. A teraz ułożę śliwki, około 60 deko śliwek. Teraz całość dopełnimy cudowną, delikatną bezą, do której użyję białka z magicznych wypieków. Do przygotowania naszej magicznej bezy użyję białko ekonomiczne w proszku 15 g, 110 ml wody, 190 g cukru białego, 30 g skrobi ziemniaczanej. Białko w proszku z naszego sklepu z magicznychwypieków.pl oraz wodę. Najpierw ze sobą wymieszam. Dodam troszkę cukru. I zacznę ubijać na sztywną pianę. Powoli. W międzyczasie, w interwałach, będę dosypywał cukier.
do białka. Dodam teraz skrobi ziemniaczanej i delikatnie wszystko wymieszam. Połączę w jednolitą masę. Moją bezę wyłożę na tartę i przy pomocy szpatułki rozprowadzę. Przyozdobię ją tak delikatnie, w takie nierówności. Całość włożę teraz do pieca na około 40 minut z termoobiegiem. Jeżeli nie macie termoobiegu, wydłużcie ten czas o około 10-15 minut. Będę ją suszył, bo nie piekł, w temperaturze około 150 stopni. Tak, żeby góra była lekko skarmelizowana. Moja tarta wyzowa wygląda naprawdę bardzo apetycznie. Niestety muszę poczekać, aż ostygnie, wtedy ją przekroję i pokażę Wam, jak wygląda jej wnętrze.